No czyśkie żyroszce. Siaczki. Robimy bardzo króciutkie, szybciutkie i bardzo ogólne. Czytanko dla koziorożca na styczeń. Miśki szybkie, bo jak wiecie, byłam chora w grudniu, nie zdążyłam. Teraz już jest styczeń, muszę to ogarnąć. Mam bardzo dużo różnych innych rzeczy, więc żeby coś było dla nas, ale to nie będzie trwało pół godziny. Od razu mówię. Może lutowe się uda dłuższe zrobić. Misiaczki. Koziorożcu. Jeszcze raz. Koziorożcu styczniowy. Styczniowy. Koziorożcu. Misiaczki. Dobra. Koziorożec, który ma jakąś relację. Dziwne. Singlaczek, bąbelaczek. Praca. Ty. Praca. Może być rozdroże w pracy. Może być jakieś rozdroże w pracy. Jakieś decyzje. No będziecie musieli chyba podjąć decyzję pracy. Posłuchajcie, jeżeli chodzi o relacje, kurde, żebym ja jeszcze myślała, że ten as buław jest między wami i waszym człowiekiem. No ja wam powiem tak, jeżeli macie długotrwałą relację, to niestety może być romans, dlatego że rada jest taka, żeby dać sobie spokój z czymś, co jest, nie wiem, nie do uzdrowienia albo nieuleczalne, w sensie, że nie można naprawić jakiegoś związku czy coś takiego, a wszystko spowodowane jest czyimś romansem. No to jest trochę negatywne. Jeżeli ten as buław jest pomiędzy wami i drugim człowiekiem, a z drugiej strony jest pokazane, że ktoś lekko traktuje tą relację, lekko, w sensie tak... nie przywiązuje się za bardzo, nie planuje nic poważnego, ale jest pasja i jest romans, no to wtedy ta karta rada też ma sens, bo mówimy wtedy o tym, że jest za dużo przeszkód, osoba nie jest zdecydowana, nie wiadomo, czy z tego w ogóle coś będzie. Jedyne, co mamy, to romans lub pasję, no to co z tego można budować? Chyba że nie chcecie nic budować, to wtedy będziecie się dobrze bawić. Po prostu, tylko tyle wam powiem. Jest możliwe, że, i teraz z innej beczki, jakieś relacje, które nie mają żadnych problemów, nic się tam u was nie dzieje, ale że macie jakieś plany, żeby wydawać pieniądze. Moglibyście chcieć nagle te pieniądze wydawać albo na coś bardzo pasjonującego, że ktoś nagle będzie chciał, zapragnie gdzieś wydać jakieś duże pieniądze na coś. I to będzie takie impulsywne, co w ogóle nie pasuje do koziorożca, więc być może to wasz partner lub partnerka będzie robił. Jest pokazane, żeby... No Jezus Maria, co to mi wypadło? Jest pokazane, żeby uważać na takie rzeczy, dlatego że coś nie ma sensu lub gdzieś jest za dużo przeszkód i jednocześnie jest, niebezpieczeństwo, że będzie jakaś rezygnacja, w sensie, a nie ma sensu, a nie bawię się w to, a mam już dosyć tego, zmęczona jestem czy zmęczony. Jak to się ma do wydatku, do wydawania pieniędzy, nie mam pojęcia, ale może należy wydawać, Jezu, może należy uważać na ten wydatek, to tylko tyle mówię. Jakiś romans jest możliwy, pasja jest możliwa, seksiki są możliwe, ale tu nie ma zaangażowania. Nie wiem, czy chcecie mieć, ale jeżeli byście chcieli, to po prostu uważajcie na tą rzecz. No chyba, że ktoś kogoś, nie daj Boże, zdradza, ktoś ma małżeństwo i ktoś ma romans. No to wtedy się trzeba zastanowić, czy dalej to wszystko ciągnąć, bo tu jest dużo przeszkód, żeby coś mogło działać. I jest pokazane, żeby uważać, bo niektóre przeszkody są nie do ogarnięcia na ten moment. Z jakiegoś powodu. Weźcie to pod uwagę.
Singlaczek bombelaczek pokazuje, że albo jest przywiązany do kogoś, do jakiejś dziwnej karmicznej relacji, albo nie ma nikogo, ale ogólnie jest pesymistycznie nastawiony do życia. Kochani, ja Wam powiem tak, to jest coś dziwnego. Niektórzy mają jakieś ryby, jakieś bliźnięta, jakąś niedojdziętą bratnią duszę, takie dziwadło trochę. Ja nie wiem, czy ja bym się na tym skupiała w styczniu. Na Waszym miejscu. Ja mam pokazane, żeby uważać na trójkąty, żeby uważać na wracaczy, żeby uważać na ludzi, którzy otaczają, roztaczają wokół siebie, czy w ogóle w Waszej relacji jakąkolwiek iluzję, bo tutaj są dwie karty iluzji, więc uważajcie na osoby, które stwarzają taką jakąś iluzję czegoś, ale również na trójkąty należy uważać i na wracaczy i na jakąś dziwną karmiczną relację, która jest iluzją i nie wiem, czy bym się w to bawiła. Być może to jest wracacz, a być może to jest po prostu Wasze myślenie o tej osobie, bo przychodzi styczeń, się zastanawiacie, nowy rok, żeby pójść w nowe, żeby rozpoczynać coś nowego, a tu wraca do głowy coś starego. Wcale nie znaczy, że musicie, że będziecie z tym człowiekiem rozmawiać i przyjmować go do swojego życia. W ogóle nie musi być. Ale gdzieś w głowie może być, o to mi chodzi. Trochę pesymizmu mi pokazujecie, a karty pokazują, wy się chyba będziecie musieli na pracę bardziej skupić w tym miesiącu, karty pokazują, że to nie jest dobry moment, żeby zaczynać nowe, pasjonujące romanse, podobnie jak to nie jest dobry moment, żeby, jak się nazywa, wracać do kogoś. Wiecie czemu? Bo tu jest jakaś iluzja, tu jest jakaś tajemnica, coś jest owiane jakąś tajemnicą. Co to kurde jest, miśki? Ale co ciekawe, wy macie w styczniu możliwość, żeby przejrzeć na oczy. Ha! Możecie się dowiedzieć, jaka to jest ta tajemnica. Możecie się dowiedzieć. Możecie przejrzeć na oczy. No. Słuchajcie, w pracy mogą być niesnaski pomiędzy ludźmi, albo ktoś ma problem, żeby pracować z powodu dzieci. Czyli wtedy byłyby jakieś małe dzieci, może jakieś dziecko zachoruje, może będą jakieś ferie, ja nie wiem jak tam w styczniu, ale coś takiego, że dzieci mogą wchodzić w paradę i ktoś nie może się na pracy skupić. Dzieci albo zwierzątka, no jakieś istotki, którymi trzeba się opiekować. To jest raz. Dwa, niesnaski pomiędzy ludźmi, ale to jest taki ukryty niesnasek. W sensie, nie lubimy się, ale nie będziemy wchodzić w otwarty konflikt, będziemy się obgadywać za plecami i będziemy plotkować na swój temat. Ale nie będziemy wchodzić w otwarty konflikt. Ba, będziemy udawać, że nie jesteśmy w żadnym konflikcie, ale się nie lubimy. To nie jest fajne. Uważajcie na takie rzeczy. Nie ufać wszystkim dookoła. A dwa, jest do podjęcia w pracy jakaś decyzja w tym miesiącu i z jakiegoś powodu macie za małe rozeznanie lub nie robicie rozeznania, a powinniście zrobić rozeznanie. Bo jest pokazane, że trzeba znać swoje opcje i dobrze byłoby coś wybrać. Nie wiem, o co chodzi, ale taki jest przekaz. Znaj swoje opcje i wybierz. Wybierz i skup się na jednej konkretnej opcji. No. Natomiast jeżeli chodzi o niesnaski w pracy pomiędzy ludźmi, ja bym sobie tego do głowy za bardzo nie zabierała, ale bym była ostrożna, żeby nie mówić wszystkiego wszystkim w pracy. Wiecie, o co chodzi, żeby... I wy też nie plotkujcie, bo to nie ma sensu. Dobra. Jaki cel możecie osiągnąć w styczniu lub jakie szczęście do Was idzie w styczniu? Dobre rozwiązanie problematycznej sytuacji zawodowej lub urzędowej. Słuchajcie, albo możecie coś pogodzić, albo się możecie pogodzić, albo możecie dojść do równowagi, jeżeli chodzi o jakieś decyzje, ale to mam pokazane przy pracy lub przy urzędach, czyli dogadanie się. Słuchajcie, jeżeli na przykład słucha mnie jakiś koziorożec, który się dogaduje z kimś w sądzie, jest ugoda pokazana i ta ugoda nie jest super atrakcyjna dla Was, w sensie, że wow, spełnienie moich marzeń, ale jest, byłaby takim, że a dobra, to już mam z głowy, już się nie muszę tym przejmować. W sensie, że taki odpoczynek i ulga by były z tym związane. I taki powrót do równowagi. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś ugody, Jezusicko, nie musicie mieć. Ale jakieś sytuacje urzędowe lub
zawodowe i dogadywanie się lub ugoda lub podejmowanie decyzji. To jest to, co powiedziałam przed chwilą przy pracy. Jest też pokazany powrót do własnej równowagi i pozostanie w takiej równowadze. Nie pozwolę nikomu w tym miesiącu wyprowadzić się z równowagi. Jeżeli chodziłoby o wagę, nie o znak zodiaku, o wagę, w sensie zrzucanie wagi, niektórzy wezmą się za pracę nad swoim ciałem w styczniu i dobrze Wam to będzie wychodzić. Dobrze Wam to będzie wychodzić, no. Misiaczki, dobra. Teraz Wy z każdym znakiem z zodiaku. Koziorożec z każdym znakiem. Koziorożec z każdym znakiem. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. Dobra, misiaczki, zobaczmy, co tam pomiędzy Wami i człowiekiem. Jeżeli macie baranka, o, fajne, całkiem fajne. Niektórzy będą planować dzieci, podróże, randkę. Ktoś może planować, ktoś może się do kogoś odezwać. Bardzo miłe odzywanie się, jakieś romansowe rzeczy. Ktoś się komuś podoba, ktoś coś planuje, chce się umówić, chce coś zaplanować. Jeżeli jesteście razem, planowanie czegoś bardzo miłego i to jest takie seksowne, że tak powiem. Jeżeli macie byka, jest pokazane, że ktoś kogoś kocha, ale nie chce nowego początku lub nie jest gotowy na nowy początek. Jeżeli macie bliźnięta, brak rozmowy i ghosting, albo ktoś się dowie, dlaczego ktoś nie chce rozmawiać lub dlaczego ktoś urwał kontakt. A jeżeli jesteście razem, nie ma rozmowy, a coś ktoś wie i jest ten słoń, nie słoń, co jest in the room, co jest w pokoju? No dobra, nie wiem, ale coś takiego, że wszyscy wiedzą, że coś jest grane, ale nikt o tym nie rozmawia. No to nie jest dobra sytuacja. Jeżeli macie raczu lisza, mamy pokazaną energię osoby, która lubi na siebie zwracać uwagę, jakiś taki egocentryk, być może narcyziczek, ale jest pokazane, że nie ma żadnego konkretnego planu albo jeszcze nie wie, czego chce. Ale Was lubi, podobacie się, tylko że nie mają żadnego planu. Jeżeli macie lwiątko, bąbelątko, wyjście ze zmartwień i brak tęsknoty. Dla niektórych z Was jest to związek, relacja taki z braku laku i z wygody, a jeżeli to nie jest związek, to ktoś przestaje tęsknić i przestaje się już martwić. Jeżeli macie pannę, główienko w złotym papierku, brak szczęścia, brak spełnienia, albo manipulowanie emocjonalne, jedno drugim, nie wiem, którym. Może też być rozczarowanie przy domu lub przy rodzinie, albo czyjaś rodzina kogoś tu nie lubi. Jeżeli macie wagusie, ktoś kogoś podejrzewa, że nie chce związku, że nie wyjdzie z innego związku, że nie zbuduje tego związku, że nie naprawi, że nie jest dobrym mężem, również albo żoną, ktoś podejrzewa, że ktoś może być niewierny. Ja mówię tylko, że podejrzewa, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale jest pokazany brak zaufania. No to tyle. I to jest takie troszeczkę, no niestety, nie za bardzo. Jeżeli macie skorpiona, jest pokazany kompromis i wyjście z cierpienia. Co to dla Was znaczy? No to może być kompromis pod tytułem, a pieprze, dobra, nie wracam do Ciebie, już nie będę, nie pozwolę się ranić. No trudno. Idę na kompromis taki, że nie będę cierpieć, no ale niestety Ciebie nie będę mieć. No coś muszę poświęcić, bo to jest poświęcenie pokazane. Ale równie dobrze ktoś może się próbować dogadywać, żeby nie cierpieć. I bylibyście razem, ale to jest takie, nie wiem. No na razie takie ledwo. Jeżeli macie strzelczyka, to jest pokazany trójkąt. Oj, nie wiem, czy nie zdrada. Ktoś kłamie, nie mówi prawdy, rani albo nie traktuje kogoś poważnie, bawi się. Jeżeli macie innego koziorożca, niezakończona relacja między Wami i ktoś na siłę próbuje ratować coś, co... No, jeszcze się nie zawaliło, ale nie wiem, czy nie zawali. Albo się już zawaliło, ale ktoś próbuje ratować. Wraca i próbuje ratować. Jeżeli macie wodnika, no to tu jest ta karmiczna, trudna sytuacja. To, co mówiłam wcześniej do singli. I to nie ma sensu. Niestety, nie ma sensu. Albo się martwicie jakimiś pieniędzmi.
A jeżeli macie rybeczki, jest pokazane kategoryczne jakieś podjęcie decyzji takiej kategorycznej. Ktoś jest zimny, nie będzie rozmawiał o naprawianiu, albo ktoś zamyka się na drugą osobę, a spędza bardzo dużo czasu w pracy. I wtedy na przykład nie ma tej relacji, bo ktoś siedzi w pracy cały czas. Ale jakieś takie zimne, chłodne traktowanie drugiego człowieka pomiędzy wami a rybkami było pokazane. Dziwne, nie? Bardzo dziwne. Karta anielska dla koziorożca. Wycofanie. Czas wycofać się ze świata. Kochani, dla tych, którzy ratują lub budują relacje, to chodzi o to, żebyście się nie przejmowali innymi ludźmi i razem we dwójkę coś robili. A dla tych, co są singlem, być może jeszcze troszkę pobyć samemu, przemyśleć pewne rzeczy i nie pchać się na łeb, na szyję w nowe, a już na pewno uważać na wracacze. Ale to zawsze mówię. No to co wam powiem? No Jezusicku, na co wam wracacz? Miśki? Tyle. Lecę nagrywać resztę znaków. Buziaczki? Pozdrowionka. No i pa, pa.